No i pierwsze gołębie, które kolega nam pokazuje. To jest pierwsza samiczka. To są jakie? No zaraz zobaczymy, co tutaj ona ma na tym. A pierwsza samiczka to jest tak, 1466. Z 2000 którego roku? I ona jest z roku 09. 9, tak, czerwona roczka. No, tak, nakrapiana. Tak. Na tym, trochę się denerwuje, dyszy. I co to jest za gołąb? Zaraz dojdziemy do niej. I ona jest połączona tutaj z gołąbkiem. 151 z roku 2013, ale on tutaj ten gołąbek latał troszeczkę na tym. W oddziale? Tak, bo to są akurat ta para gołębi na tym. Jakubczyk Andrzej i to jest pierwszy lotnik 8 konkursów 16-30. Tak, to jest ta samiczka, a samczyk po prostu jest dołożony, bo on już tak sobie miał wychowane te gołąbki i po prostu tak cała ta para przyszła i tutaj jest i niech ona tu będzie. I to było za rok 2012, tutaj 10-2012. Była drugą lotniczkę. Drugą lotniczkę, tak. W 2012, tu w 2012 była też pierwszym lotnikiem oddziału, tak? Tak. Na tym. Także tutaj jest taki gołąbek na tym. To jest para, no zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Na razie młodych nie ma, po nich jeszcze tutaj już niedługo powinny być. To jajeczko i ten. Młode, takie malutkie jeszcze, chodź tu draniu. Tu mamy tego Lubity. Tak, to jest ten, syna. To jest syn Lubity. Lubita w ogóle nam zdech w tym roku, już po nim potomstwa nie będzie, nie? Znaczy na dalsze ten. Tylko. Nie? Tak, dzieci już nie. No, to jest syn jej. Także ten, także to jest syn Lubity. Ale on jest połączony z wnuczką Lubity. Bo na przykład ta samiczka jest córką tego mego tak jakby najlepszego lotnika za nim. Samiczka jest z 2007 roku? Nie, samiczka jest z roku 2011. A czemu ona ma obrączkę żółtą? To jest angielska obrączka. Aha, dobrze, przepraszam. No, także to jest no taka fajna para. Z tych gołąbków naprawdę się one sprawdzają. To jeszcze jak po obrączek, to kolega właśnie obrączkuje te gołębie obrączkami polskimi. I zdarzają się też obrączki angielskie. Tutaj tak możemy jako ciekawostkę też podać, przypomnieć, że w Anglii nie występuje coś takiego z gołębiem jak u nas w Polsce związane z karta własności z obrączką. Tam po prostu jest taki specjalny rodzaj dokumentu poświadczający do kogo ten gołąb należy i później przy sprzedaży, ewentualnie transferze takich obrączek czy gołębi, to ten dokument otrzymuje. To jest kolejny z tych ostatnich już synów Lubity gołąbek. Też taki fajny. One wychodzą w takiej ciekawej maści. Tam będziemy mieli do sprzedaży na pewno. Tam jest taki dwa, tak, takie z tego co wiem, taki czarny pstryk i taki ciężko nazwać, taki stalowy, taka barwa jeden. Tu mamy gołąbki Tadeusza Kapturskiego na tym i tu wychodzi czempion oddziału, kategoria maraton 1.48 na tym i to jest gołąbek 92-71. No, kolega Kapturski wspólnie z Robertem Rafałem Grzybowskim likwidowali tą hodowlę. Byliśmy też u nich. Te gołębie trafiły, widzimy to różnych hodowców w Polsce, tu między innymi do Mariusza. To znaczy, jak wyświetlił się film, że oni tam sprzedają te gołąbki, to ja po prostu zadzwoniłem tak od razu bardzo szybko do kolegi Kapturskiego i zabrałem od nich trzy gołąbki, które wylatały im to ósme miejsce w tym maratonie. To mam te trzy gołąbki. Zabrałem tego gołąbka, który był drugim gołębiem maratonu w Polsce. I zabrałem też jeszcze dwie samice, które były najlepszymi lotnikami oddziału. W związku z czym z ich hodowli gołąbków jest pięć. Mhm. No, tym teraz tu masz właśnie jakiego gołębia? A to jest gołąbek właśnie 2971. Niebieski. To jest właśnie ten, którego rodowód widzieliśmy. To tylko sobie przypomnijmy, jest to gołąb pochodzący 1790. Początki to są Gerstenberga, bodajże oryginalne, nie? Tak, tak. To były te gołębie, w których jest zbudowana cała ta praktycznie hodowla kolegi Kapturskiego. O, ja pamiętam. Także on jest tu połączony też na taką moją samiczkę. Byłem dyskusji, jest fajnie. Na tym. Tu mamy znowu jakąś. Co to jest samiczkę? To już jest z Jacena. Ach, Michała Zaparta. No. Tak, byliśmy w tej hodowli. W tej hodowli jest dużo gołębi pochodzących od braci, Barczów. On jest podparty tam. Widzimy, że 6303, ten pierwszy tutaj numer, który jest, to te gołębie
Jak ktoś zna tą hodowlę, wie, że to jest praktycznie 100%, to są tylko na gołębiach tak, Lasse Janssen. Tak. No i między innymi ja dążyłem do tego, żeby tego gołąbkę sprowadzić, bo już jak mam tu samicę, to se połączę na przykład z dzieckiem po oryginalnym Janssenie i to już będzie tak szło dalej w kierunku Janssenu. I to jest ten od Michała właśnie? Tak, to jest samiczka od Michała 7857. On tam też był zmuszony był zlikwidować hodowlę, byliśmy u niego. No. Film też mogliśmy oglądać sobie. Także te. Tak się zdarza, praca, różne względy zdrowotne, jak u kolegi Karpurskiego, powodują, że niestety trzeba niekiedy zrezygnować z hodowli. No, albo mam też fajnego gołąbka, nie? Patrzmy, kolejnym to jest od Tomka Kandzika. Tu widzimy, mamy syna złotej pary, kolegi Tomka gołębie. Fajnie się to wydawał też, nie? Tak, tak. Właśnie patrzę. O, tak wygląda od kolegi Tomka rodowód właśnie. Tu widzimy złota para, to jest gołąb z 2005 i z 2007 roku samica. Czerwona samica i ciemny samiec jest. On tu jest. I ty masz po prostu tego 4715? 4715, tak. A teraz go nabyłeś właśnie? Nie, on przyjechał do mnie chyba tam na jesieni. Aha. Gdzieś i tak od jesieni sobie tu siedział i w tym roku... I z czym go sparowałeś? Połączyłem, no to jemu tutaj wybrałem akurat, bo to jest taki fajny gołąbek. Zlubity też takiej barwy? Nie. Tu jemu fajnego takiego groszka dałem na tym i to jest gołąbek, który jest oryginał Jan Skórski. I ona, samiczka. Tak, i ona bardzo fajnie. Chyba taka, nie? Tak, ona jest taka dosyć duża. I ona bardzo fajnie u Jana płodziła. Mhm. Bo miałem, jak przygotowywałem aukcję, to miałem możliwość przejrzeć w ogóle wszystkie zeszyty, wszystkie zapiski, wszystko. Także ja normalnie uczestniczyłem w aukcji, z tym, że moja taka jakby wiedza była troszeczkę większa niż tych ludzi, którzy kupywali tam, bo ja po prostu miałem wgląd, jako jedyny, miałem wgląd do całej dokumentacji, nie? Na tym. Także tu jest taka też dosyć fajna para. Niech one sobie siedzą. Tu jest... Odstawię do wody na chwilę. Tu jest taki mój fajny samczyk. To jest ten z rodowodu tam? Nie. To jest samczyk z tych gołębi Skórskiego z linii i on wychodzi jeszcze tutaj na roku 2009. Tak, widzimy 111, 435 i 011. To jest po Skórskiego. Tak, po Skórskiej. Ale ten gołąb jeszcze tu był lotowany, nie? Bo to był ostatni rok, kiedy myśmy tam lotowali te gołębie. To z tych, co ty mówiłeś, właśnie miałeś 622 z 35. Tak. To jest z tych. Ja jego tutaj połączyłem z taką samiczką, którą przywiozłem też w tym roku, tam od kolegi z Anglii, 39937. Jest to córka takiej jakby najlepszej mojej samicy rozpłodowej, jaką mi udało się w ogóle kupić do tej pory, no, na tym. I wpierw kupiłem tą samicę starą rozpłodową. To jest od Skórskiego? Nie, z Anglii. Z Anglii, ale to była ten Stefan Red? Nie, to nie była Stefan Red. Zaraz dojdziemy do tego. Zwróciłem do chłopa, on miał bardzo fajne wyniki. I latał udowcami, samcami. Taki prawdziwy chłop, czy tylko taka przenośna chłop? No chłop to chłop. Taki prosty, co może usiąść, napić się i można jeszcze troszeczkę tam z nim pożartować i w zęby dostać. I tak. To taki chłop, no to nie jest pany i jakiś tam kolega, to taki prosty, taki jak my, nie? Na tym. No i on miał taką samiczkę sobie wychował. I z tej samiczki tam bardzo dużo synów leciało, fajnie. I w momencie, gdy ja kupowałem tą samicę, na tym... To jest właśnie ta? Nie, to ta oryginalna, ta jakby najlepsza czy to jest po tym, bo to jest Werde Welda tego. Tak, ja, z jednej i z drugiej strony. 2005 roku, ten gołąb angielski, tak. To tego masz tutaj, tak? Nie, to jest ta jakby najlepsza rozpłodowa samica tej całej hodowli. A to są rodzice jej. A to są rodzice jej. Nie? Jest tak, jeszcze z drugiej strony. Z drugiej strony możesz sobie wyjąć to. Bo teraz widzimy z Werde Weldów gołębi. Widzę po takich, co wygrywały na duże, na przeciwko dużej ilości gołębi. Tutaj widzę i pierwszy konkurs i drugi. Tak, on tam jeszcze pochodzi z błąda. Tylko jaka jest sprawa? Sprawa jest tego rodzaju, że w momencie, gdy ja brałem tą samicę, to u niego na hodowli był gołąb, to był syn właśnie tej gołębicy. 48 to był gołąb, który 14 razy miał wygrany konkurs w klubie. Pierwszy raz? Tak. 3 razy miał wygrany w jakimś tam innym klubie. 5 razy miał w tej federacji. I później on wydał gołąbka, którego numer był 02.
I ten gołąbek był 7 razy pierwszy. Następnie on wydał gołąbka 437, który był 6 razy pierwszy. Znaczy ona wydała. Później ona wydała gołąbka 708, który był 4 razy pierwszy. 707 on był 4 razy pierwszy. I 756 jest to kolejny jej syn, który był 9 razy pierwszy. Wnuk 102 był 4 razy pierwszy. I raz on zalotował samicę 006. Ja też tą samicę mam. Na tym ona raz tylko poszła do lotu i raz była pierwsza. Na tym, także to jest taka... Pokażmy, bo to jest tak, tu widzimy, to jest samiec, ten Wedewelda, tak? A tu samiczka, a to jest samiec. Nie, to jest. Pardon, to jest ojciec i matka. Tu widzimy. To jest matka, wszystko to jest Wedewelda. A tam jest ojciec do tej samicy. Tak widzimy. I bo w momencie, jak ja kupowałem tą samicę, jak zabierałem ją z gołębnika od tego człowieka, to miał po prostu jeszcze 22 dzieci po niej. Więc w momencie zakupu tej samicy jeszcze dogadałem się tak, że on mi po prostu po tych 22 dzieciach wychowa cały rynek gołębi młodych, nie? Na tym. Także ja w zeszłym roku wziąłem właśnie tam kilka samic, córek jej bezpośrednich, tych, które najlepiej wydawały u niego. I do tego jeszcze wziąłem 20 tak jakby wnuków do niej. No i to jest, to będzie tak jakby oddzielna linia. Zobaczymy, jak to będzie latać. Tam lata, no, co pokażę tu, będziemy widzieć na tym. Z tym, że tej samicy w tej chwili nie ma, bo ona poszła tam dla ocieplenia takich kontaktów biznesowych, żeby tam gdzieś samca kupić, to po prostu na razie... Ocieplać poszło. Tak, na ten. To tutaj jeszcze może dalej popatrzeć. Tu są dwa najlepsze lotniki oddziału Białystok też. Kolegi Jakub Czako, bo już jak tam zaszedłem, to zabrałem wszystkie, jakie miał. Żeby ten chłop nie myślał ich tam gdzieś wozić, sprzedawać czy coś tam robić. Na tym to jest gołąbek 12516 nakrapiany. 12516. Tak, to jest pierwszy lotnik oddziału w roku 2012. Ale on jeszcze tutaj też ma jakieś tam dyplomy. Tych dyplomów jest kilka. Na tym trzy. Trzeci lotnik oddziału 2012, 800 kursów na tym. I samiczka, pierwszy lotnik oddziału, ta 9331. Chodź tu, włóż. O, też taka nakrapiana, taka na tym fajna parka. Ona troszkę mniejsza jest, on jest troszkę większy na tym. Także tu jest parka tych gołąbków. Tu już są moje stepy na tym. To na pewno moglibyśmy bardzo długo omawiać, bo ilość tutaj, ile tu jeszcze, ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery... 60 boksów. 60 boksów, to mamy do omówienia bardzo dużo gołębi, gdybyśmy chcieli każdego... To tak się sprężymy tylko. Nie, kolega nam to pokazuje, o, tu mamy kolegi Krystiana Kalera. No, to tą samiczkę, taką jego super lotniczkę wziąłem, fajną, rozpłodową, na tym wygrałem. Ta co miała chyba 71 konkursów, tak? Tak, 71 konkursów, najlepsze lotniczki oddziału, najlepsze lotniczko okręgu i to było tak, że myśmy tam gdzieś na tej aukcji kupywali i ja tam doszedłem do jakiejś kwoty i później ktoś włączył się, przerzucił tą kwotę o 20 zł. Nie doleciałem do tego komputera, a ten człowiek po prostu wycofał się z zakupu. Więc wtedy jest po prostu Mariusz. Tak, domówiłem się z panem Krystianem i po prostu tam kupiłem sobie tą samiczkę. Jest fajna, na pewno będzie sporo dzieci na tym. A do niej dołożony jest choć tu drania. Czyli to jest stąd, tak? Tak, a to jest od niej. Tu odłożymy. A tu mamy gołąbka PL 0198, 08 rok. 3183 nakrapiany gołąb. Jest to najlepszy lotnik oddziału, ale w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć skąd, bo nie pamiętam dokładnie. A rodowód jest jeszcze u ciebie. Aha. Na tym. O. Na stronie mamy jeszcze w archiwum. Tak, jeszcze on ma być wydrukowany, ale to jest najlepszy lotnik oddziału, to nie ma co tutaj mówić. Tu mamy najlepszego lotnika oddziału. Na tym to jest ten, który miał tam 3 jedynki. I to jest gołąb 6300. Z jakiego oddziału to jest? Pokażmy. A oddział gołąbka to jest 0260. 2008 rok. To gdzieś tam było opolskie województwo, co? No,
okej, bo tam 262, 262. Gdzieś tam leży, trzeba go wykopać. I tu on jest połączony taką fajną samiczkę mu dałem. I ta samiczka wywodzi się z głębi tych skórskich. To już jest łączenie tych moich skórskich synów po tych oryginałach i dołożone już te oryginały. Także tutaj na pewno będzie fajna para. Na tym. Tutaj co tu jeszcze? Tu jest jeszcze gdzieś jakiś dom. Coś tu wszędzie, w każdej celi jest po dwa, są po dwa. No. Jajek jeszcze nie mają? Nie, nie mają. Nie, niektóre już, mają. Już niektóre mają na tym. A to jest, o jest, chodź. A to jest NL03-03-81-856. To jest oryginalna samica z Van de Wegen. Bodajże. Na tym także tu będzie taka długodystansowa, ale ona jest połączona. Z takim ciemnym samcikiem i on wychodzi z tych gołąbków Henryka Zaskowskiego. One bardzo fajnie się sprawdzają. Dobra, Henryk ma takiego słynnego rybek chyba się nazywa. Tak, to od rybicy od kolegi Kalera. Tego, Kalera, przepraszam. Dajcie to, no co tutaj jeszcze można. Tutaj pomału będziemy też kończyć, bo zobaczmy tutaj na początku, kiedy zaczynaliśmy, pokazywaliśmy, że trwają tu prace. Akurat widzę, teraz zerkam, przyjechał samochód z blachą, będą tutaj kryć tak, te woliery. Na tym, no. Co tu jeszcze? No to tak ogólnie. Przyjeżdżając do kolegi Mariusza, to naprawdę bardzo miło można spędzić czas. Tylko nie przyjeżdża się tutaj na jeden dzień, tu trzeba sobie zarezerwować. Powiedzmy, o, tak za trzy, trochę więcej, no, to mi wychodzi już trzeci, no. Właśnie się tak się bierze. Atmosfera jest bardzo przyjazna, bardzo ładna pogoda jest dopisała. Można tych gołębi oglądać, rozmawiać dużo o tym. Koledzy bardzo chętnie tutaj przychodzą. Tu mamy też o czerwoną samiczkę, na tym ona uciekła. Też lokalne ciekawostki kulinarne są bardzo ciekawe. Można degustować bardzo dużo ciekawych. I to jest oryginalna samica z gołębi Desmefiu. Ich jest chyba 5 czy 7 tu oryginałów od Desmefiu. Desmeta, przepraszam. Desmetu. Od Desmeta, tak. Także one też są połączone. Skórskie i niech one. Tutaj teraz takie troszeczkę mamy utrudnione, bo tak jak kolega powiedział, będzie to jeszcze wyżej podniesione, będzie róż, będzie łatwo sięgnąć do tych wyższych. No na razie cel. Mamy na razie musimy po prostu tak tutaj, dlatego kolega się posiłkuje drabinką taką trochę. Tak, na tym. To co, może przejdziemy do drugiego. To przejdziemy teraz do drugiego gołębnika. No nim przejdziemy do drugiego gołębnika, to jeszcze Mariusz stwierdził, że nie pokazał właśnie jednego gołębia, na którym mu bardzo zależy, żeby mu zaprezentować go tutaj. Gołębia pochodzącego tutaj z twojej hodowli razem. To znaczy z mojej hodowli, to jest tak, to jest samiczka, właśnie ta, o której mówiłem, że to jest siostra tej najlepszej młodej, najlepszej rocznej samicy dalekodystansowej Anglii. Na tym i ona ma numer angielski. Tak, 59088. Z którego roku? A to jest gołąbica z roku 15, nie? Mhm. Na tym. Także ona jest taka malutka myszka, ale jest super. Na tym. I ona jest połączona tutaj do mojego takiego gołąbka. Ja jak zaczynałem hodowlę, to byłem w spółce Anuszkiewicz Dmitru. Na tym myśmy hodowlę zaczynali tam w latach 2000. Na tym i później w roku 2003 udało nam się wychować dwa gołąbki. Na tym i to był gołąbek ten PL012-03-15907 czerwony i do niego jeszcze była czerwona samiczka wychowana i te gołąbki urodziły się w 2003 roku, myśmy je tam delikatnie rzucili do lotów na młode, później kolega wyjechał do Anglii, to myśmy tak troszkę przerwali i one były ponownie ruszone w 2008 roku. Na tym i tymi dwoma gołąbkami w oddziale Białystok mieliśmy dwa loty maratonowe i z jednego lotu był ten samczyk pierwszy na oddział, a samiczka była druga na oddział, a z kolejnego lotu tamta samiczka była pierwsza na oddział, a ten samczyk był drugi na oddział. Na tym, czyli były to gołębie, którymi zrobiliśmy mistrza maratonu i jest to zarazem najlepszy gołąb z 2008 roku u nas w oddziale Białystok z maratonu i byłby najlepszym lotnikiem oddziału, gdyby na ostatnim locie nie zerwał palca i nie przyszedł po konkursie. Na tym, ale to jest ten gołąbek 2003 rok, on ma 13 lat, on przyjechał dopiero w tej chwili do mnie. Na tym, bo nie było możliwości, żeby go poprzednio dostać. Jak rozstawaliśmy się, to po prostu wszystkie gołębie lotowe zostały
na starym głębniku, a po prostu już jego musiałem odkupić. Na tym. No i jest... Ale od tego kolegi, czy on komu się sprzedał? Nie, od tego kolegi. Po prostu on został tam, bo jest to gołąb, na którym kolega Andrzej Januszkiewicz ma oparty calutki gołębnik. Na tym. Jest tam kupa dzieci, kupa wnuków, kupa prawnuków i to wszystko lata. Na tym dlatego ten gołąb no, trafił do mnie dopiero teraz, ale jak najbardziej on od razu został puszczony w parę na tym i tutaj na nim tak bardzo się skupiamy i on nam tutaj już od razu zostawił dwa mutki. Na tym także te dwa mutki, pomimo że on jest z 2003 roku i powinien je zostawić sobie, ale do 30 czerwca opuszcza nas wszystko na tym. Także myślę, że tu będzie też taka naprawdę fajna para, nie? Tu będziemy sukcesywnie te gołębie w miarę, jak będą zdjęcia dostarczane i rodowody wstawiać. No i w sumie jest jeszcze ogólnie dużo takich gołąbków, które trzeba by było... No tak jak powiedziałeś, masz skupionych ile tych 40 czy 50... Ponad 40 no, tych najlepszych. Najlepszych lotników to jest tutaj z czym łączyć i parować. No i żeby to omówić, to po prostu za dużo czasu. Dlatego... To trzeba po prostu przyjechać, usiąść, budki się napić, gryła zjeść, zatańczyć, no. Gołębie przejść. Poświęcić dwa dni i sobie coś wybrać. Nerki, próbę. To nerki mam tutaj przeszczep sztuczny. Idziemy teraz do drugiego gołębia. Przejdziemy do drugiego.